Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam parę ukrytych zmian i nowości, które przyniosła aktualizacja 5.4 oraz jak wyglądają na ten moment ukryte flika gry matki. Raz na dwa tygodnie Epic wypuszcza na wolność kolejną kilkugigabajtową aktualizację, a z nią nowe sekrety mapy, skiny, emotki itd. Nie wszystko jednak doczekuje się swojego miejsca w notrach aktualizacji, a w plikach gry dochodzi parę dodatków czy zmian, które zapowiadają nam, co takiego zawita w świecie Fortnite. Jak już pewnie wiecie, parę tygodni temu przy wypasionej wyrwie pojawiły się ciężarówki wiozące materiały budowlane. Pobudziło to wyobraźnię społeczności graczy, dzięki czemu narodziły się spekulacje mówiące o m.in. naprawie stęchłego składu. Co dwa tygodnie ruszały się one ze swojego miejsca, aż do dziś. Jeśli polecimy teraz na stęchły skład, to natrafimy się na wielkie otwarcie nowej restauracji, Dusty Diner. Jeden ze składów za to został przeistoczony w muzeum opowiadające dzieje z wypasionej wyrwy, z różnymi gadżetami i ubraniem, a także z punktem widokowym na krater oraz paroma zdjęciami z przeszłości. A na wykrzywionych wieżach w końcu zakończyła się budowa zastępcy budynku zniszczonego kiedyś przez meteor. Znajdziemy tu ozdobiony balonami nowy sklep z ubraniami i sprzętem sportowym. Klimat w środku umila małe drzewko oraz ognisko, a na zewnątrz przeraża potężna ryba. Zmiany doczekał się także model bunkra z płaczącej puszczy, który pojawia się także w paru innych miejscach. Nie ma już na nim tajemniczego wzorku. A w temacie wycieków, pamiętacie jak mówiłem wam o Oscarze w cichej edycji? Po ostatniej aktualizacji pojawiły się nowe pliki powiązane z jego schematem do ratowania świata oraz sama ikona, co oznacza, że prawdopodobnie on trafi tylko do trybu z kampanią. Poza tym, jak podaje ten sam wydobywca danych, Fortnite Leaks na swoim Twitterze, ta aktualizacja wniosła także skrycie parę nowych opcji wyboru elementów kosmetycznych w naszej sawce. Inaczej mówiąc, opcji wyboru losowego przedmiotu z kompletnie nowych kategorii. Dowiedzieliśmy się, że będziemy mogli wybrać losowy pakiet muzyczny, znacznik na mapie, zwierzątko, sprzęt na wózek i losowy skin do broni. To może oznaczać, że twórcy pracują nad garścią nowych pożeraczy hodowców, może poza znacznikami na mapie, które moim zdaniem raczej będą do odblokowania za darmo dzięki na przykład wyzwaniom. Skiny do broni za to, moim zdaniem, są nieuniknione i to tylko kwestia czasu, zanim twórcy gry dodadzą taką opcję do Battle Royale. Oczywiście bez perków, znanych graczom ratowania świata. Dalej, zaktualizowany został także tryb High Explosives. Prawdopodobnie został on wzbogacony o dane dotyczące przeniesionych z plików ratowania świata danych Battle Royale po czwórnej wyrzutni rakiet. To oznacza, że już wkrótce ten tryb powróci z nowością w postaci nowej niszczarki przeciwników. Jednak nie jest to pewne. Poza tym, według mnie niestety, parę dni temu dzięki błędowi na urządzeniach mobilnych poznaliśmy całą trasę kostki oraz przyszłe lokacje tajemniczych znaków. To już pewnie wiecie, ale po ostatniej aktualizacji doszły nowe dźwięki dla kostki, przypominające gotującą się wodę. Albo lawę. Jak mówi teoria Fortnite Battle Royale na Twitterze, w plikach gry pojawiła się nowa warstwa tekstury dla Loot Lake'a, która przypomina mu basen lawy, któremu towarzyszyłyby gorące dźwięki, które przed chwilą usłyszeliście, co podpowiada nam, że na Lake'u wkrótce może być bardzo gorąco. Jednak mogą to być po prostu dźwięki kostki skakującej do jeziora, który po kontakcie z nią zaczyna bulgoczyć. Dalej w temacie kostki, na ekranie ładowania za wykonanie wszystkich wyzwań 10 tygodnia widać, jak postać bombowe barwy dotyka kostki, widząc w niej swoje złe, mroczne odbicie. Nie wiemy jeszcze co to może oznaczać, ale wiemy, że kostka skrywa jeszcze wiele tajemnic. I jak zawsze na koniec, pokażę wam nowe emotki z dźwiękiem w grze. Shina na swoim Twitterze udostępnił wygląd oraz dźwięk wszystkich nowo dodanych emotek w grze, na nowym skinie. Zobaczcie sami, nazwy i rzadkości emotek są już pokazane, co ułatwi wam wyznaczenie tej według was najlepszej, za co przyjdę wam serduszko.
to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w...